witamy się z Państwem bardzo serdecznie z hali sportowej przy naszym kłobuskim gimnazjum. Jest ze mną Bartek Saran. Witam serdecznie widzów kanału Zielonego. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj 20 września z tego powodu, że już niebawem, bo w najbliższą sobotę tu na naszej hali sportowej w Kłobucku po raz pierwszy zawita do nas trzecia liga siatkówki, a to wszystko za sprawą zespołu KSMJ Wiktoria Biała. Ja tak dowiedziałem się właśnie od Bartka, że taka sytuacja jest i tak chwilę pogadamy sobie o tym, skąd się ta sytuacja wzięła, że taką mamy możliwość, żeby gościć już na takim poziomie zespoły. Bartku, bo jeszcze niedawno, będę mówił w skrócie, Wiktoria grała w lidze czwartej. Wiemy wszyscy, że zazwyczaj to się jest tak, że gdzieś się tam znajduje w środku, różnie, ale awansować już do tej kolejnej fazy, powiedzmy tej trzeciej ligi, to już nie jest takie proste. Jak to się stało? Jak to się wszystko zadziało, że zespół się znalazł w tej trzeciej lidze? W tamtym roku zarząd postanowił zgłosić zespół do rozgrywek czwartej ligi śląskiej i chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę, grając na bardzo wysokim poziomie i wywalczyli prawo awansu do ligi trzeciej na turnieju w Kaniowie. No i od tamtej pory zaczęła się nasza praca organizacyjna do tego, aby ten zespół przystąpił do rozgrywek trzecioligowych. No ale to nie jest takie proste sobie wygrać tą czwartą ligę, bo to tak zabrzmiało przez chwilę, jakby to tak było. Ciach, weszliśmy, zagraliśmy, jesteśmy w trzeciej lidze. To jednak chyba wymaga trochę więcej niż tylko takie hop. Znaczy, szczerze powiem, wyglądało to tak z naszej perspektywy faktycznie, tak jak Maćku mówisz, że było to takie hop. Chłopaki przegrali, jeżeli dobrze pamiętam, w lidze tylko 3 mecze. 2 z zespołem Nakła, który był zdecydowanym faworytem i zdecydowanie bił wszystkie zespoły w tej lidze, oraz 1 mecz z zespołem Skrzepic. Zajęliśmy 2. miejsce w grupie, które premiowało nas do turnieju finałowego awans. Walczyliśmy je. W turnieju w Kaniowie już po 2. meczu wiedzieliśmy, że właściwie ten awans do trzeciej ligi mamy pewny i mimo, że ostatni mecz na tym turnieju przegraliśmy, to i tak zaczęło się świętowanie. Dla chłopaków okres wakacji i świętowania, dla zarządu ciężka, wytężona praca, aby ten zespół do trzeciej ligi przystąpił jak najlepiej zorganizowany. No właśnie, na pewno musieliście dokonać jakichś wzmocnień, jakichś takich przebudowań zespołu, żeby on rzeczywiście w tej trzeciej lidze miał szansę się utrzymać, bo ja myślę, że liczycie nie na jakieś tam miejsca końcowe w tabeli, tylko raczej, że w tej trzeciej lidze sobie przez jakiś czas pobędziecie, być może później jeszcze wyżej. Przyznam się, że tak. Nastąpiło bardzo dużo zmian na płaszczyźnie tylko organizacyjnej, ale i sportowej. Pierwszą taką zmianą dużą dla nas jest przejście z hali w Białej, który dla chłopaków był takim domem, bo większość z nich wychowywała się na tej hali. Ta hala była specyficzna, ciasna, wąska i chłopaki tam czuli się naprawdę rewelacyjnie i zespoły, które tam przyjeżdżały, były bardzo zdziwione grona takiej hali. Przenosimy się teraz do hali w Kłobucku, do gimnazjum w Kłobucku i tutaj będziemy rozgrywać swoje mecze. Druga rzecz to, o czym już wspomniałeś, pozyskaliśmy sponsora tytularnego, który jest umieszczony w nazwie i w tym sezonie będziemy występować pod nazwą KSMJ Wiktoria Biała. Nastąpiła też zmiana trenera, Rafała Kieszkowskiego, który w tamtym roku wykonał świetną pracę i w tym miejscu wypada mu jeszcze raz serdecznie podziękować. Zastąpił Wojtek Bociąga, młody chłopak, bardzo ambitny, bardzo taki fanatyk siatkówki, który wykonuje bardzo dobrą pracę z zespołem od początku okresu przygotowawczego. No i udało nam się zespół wzmocnić i doszli do nas Jakub Owczarek, Kasper Kordowski, doszedł do nas Oskar Ułamek i Dawid Augustynowicz i tutaj razem z pozostałymi członkami zarządu mamy nadzieję, że nie będą to tylko uzupełnienia składu, ale realne wzmocnienia, które pozwolą nam walczyć o nasze cele. A właśnie te cele? Liga skonstruowana jest tak, że gramy w 2 grupach podzielonych równo na 7 zespołów. 4 najlepsze zespoły wywalczają awans do grupy mistrzowskiej, gdzie grają o prawo startu w półfinale, a potem ewentualnie w finale o awans do drugiej ligi. Naszym celem jest to, żeby znaleźć się na początku w tej fazie mistrzowskiej,
a następnie walczyć jak najwyższe miejsce i miejmy nadzieję, uda nam się ten awans wywalczyć. Ja oczywiście Wam tego życzę. Jednocześnie oprócz życzę, to liczę na to, że ta hala tutaj będzie nowym, dobrym domem dla zespołu. A mam nadzieję, że teraz zwracam się nie do Ciebie, a do tych, którzy nas oglądają, że Wy wesprzecie naszą ekipę w rozgrywkach i będziecie tu licznie na każdym meczu hałasować, żeby przeciwnicy wiedzieli, że oprócz zespołu są również jeszcze kibice, którzy stoją murem za swoją drużyną. Bartku, bo Ty byłeś związany przedtem głównie z koszykówką. Ja w ogóle trochę jestem zszokowany, bo jak wszedłem na halę i zobaczyłem Ciebie, że zamiast kosza jest siatka, to trochę się zdziwiłem, co się stało. Czyli przyznam szczerze, tak jak powiedziałeś, ja byłem zawsze związany z koszykówką. Byłem związany z Tytanem Częstochowa, potem Sportowcem Częstochowa, to cały czas była ta sama drużyna, ta sama nazwa, oraz później z koszykówką żeńską na poziomie pierwszoligowym i również mężczyzn pierwszoligowym. Zaczynałem od roli statystyka, potem byłem kierownikiem zespołu, a skończyłem na dyrektorze do spraw sportowych. Kiedy nastąpił rozłam i kiedy ludzie, którzy byli z tą koszykówką częstochowską związani od lat, zrezygnowali ze swoich funkcji i nastąpiła zmiana i prezesem został człowiek z Politechniki Częstochowskiej, zaproponowałem mu możliwość współpracy, jednak do dzisiaj, a to już jest ponad chyba 3 czy 4 lata, nie dostałem odpowiedzi na to pytanie, czy mogę pomóc, więc uznałem, że ten rozdział należy zakończyć i pojawiła się opcja taka, że w czerwcu Mateusz Woźniak, prezes klubu, zwrócił się do mnie z propozycją, czy chciałbym pomóc tutaj w działaniu sekcji Wiktorii Biała. No i po rozmowach z ludźmi, z których zdaniem się liczę, które zdanie jest dla mnie ważne, podjąłem decyzję, że może warto spróbować podzielić się doświadczeniem, które zdobyłem gdzieś tam na wyższym poziomie. I to nie tylko chodzi o to doświadczenie takie na plus, ale również w celu takim, aby uniknąć błędów, które niewątpliwie w koszykówce częstowskiej popełnialiśmy. No i mam nadzieję, że ta współpraca nasza będzie owocna i będziemy działać dobrze na rzecz klubu. No ja powiem tak, bardzo liczę na to, że tutaj te mecze będą już jakąś tradycją naszą, żebyśmy się zjawiali na hali i wspomagali swoim dopingiem zespół. Jeszcze teraz powiedzmy tylko, bo o tym, że sobota, już powiedziałem. A zapowiedź może zostawię Tobie taką całą, co do najbliższego spotkania. A więc serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki na inauguracyjny mecz KS Emiot Wiktorii Biała z KS Płomieniem Przystań, który odbędzie się w najbliższą sobotę 24 września o godzinie 16 w hali gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kłobucku. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i naprawdę serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na hali w sobotę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.